Może to oznaczać, że twoja choroba jest zaawansowana, wystąpiły przerzuty do węzłów chłonnych lub przerzuty do innych narządów z wysokim ryzykiem wznowy. Leczenie adiuwantowe ma uzupełnić leczenie chirurgiczne, a intencją tego typu terapii jest wyleczenie. Obecnie w Polsce pierwszym wyborem dla lekarza powinno być zastosowanie w leczeniu adiuwantowym immunoterapii, nivolumabem lub pembrolizumabem, czy też terapii ukierunkowanych molekularnie dabrafenibem w skojarzeniu z trametinibem u pacjentów z obecnością mutacji BRAF-V600. Zastosowanie tego nowoczesnego leczenia adiuwantowego zmniejsza ryzyko nawrotu choroby w czerniakach o wysokim ryzyku dalszych przerzutów. Terapie te dostępne są w ramach programu lekowego B59, leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych. Ważne jest, aby leczenie adiuwantowe, czyli uzupełniające, wdrożyć w ciągu maksymalnie 16 tygodni od operacji. Sposób terapii dobierze lekarz prowadzący. Zwykle jest to od 10 do 14 powtórzeń leku we wlewach bądź w tabletkach, które otrzymasz do samodzielnego przyjmowania w domu. Po takim leczeniu pozostaniesz pod kontrolą poradni chirurgii onkologicznej przez kolejne 5 lat. Po tym czasie pamiętaj o regularnej kontroli znamion u lekarza dermatologa.